Gratuluję pierwszej wygranej w Biznes Lidze. Jak wrażenia po spotkaniu? Jeżeli chodzi o samo spotkanie, myślę, że mecz stał na niezłym poziomie. Był to mecz walki, co prawda, co było widać, ale myślę, że było fair play i o to w tym wszystkim chodzi. Cieszę to, że zaczęliśmy od wygranej i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę pasę. A skąd pomysł, żeby wystąpić w tej edycji Biznes Ligi? Znaczy, my wcześniej już graliśmy w Biznes Lidze, prawda? To nie można powiedzieć, że to był nasz debiut. No, mieliśmy troszeczkę takich problemów personalnych, tak? Troszeczkę nas było mało, stwierdziliśmy, że nie ma to sensu. Teraz udało nam się troszeczkę taką grupkę zebrać i miejmy nadzieję, że będzie komplet na każdym meczu. Czy w zespole występują tylko zawodnicy, którzy pracują obecnie w firmie, czy również znajomi? W zdecydowanej większości są to pracownicy i na tym się opieramy. Powiedziałbym, że może 5% to są znajomi, ale to powiedzmy robimy na zasadzie takie, że powiedzmy posiłkujemy się nimi, natomiast cały szkielet drużyny to jest zdecydowanie pracownicy. Może chciałby pan kogoś pozdrowić? Pozdrawiam żonę Dorotę, akurat jest chora, także mam nadzieję, że to zobaczy. Jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy zakładem farmaceutycznym Amara. Nasza siedziba mieści się na krakowskim Bieżanowie. Zajmujemy się głównie sprzedażą substancji do receptury, ale cóż, mogę polecić na przykład nasz syrop, tak? Także zapraszam.